Uwaga, Doktor. Mówi Bennett. Pułkownik Kurt Hansen nie żyje. Powtarzam, Kurt Hansen nie żyje. To czarny dzień dla Dogtown. Pułkownik odszedł w swoim stylu, z bronią w ręku. A my dorwiemy skurwysynów, którzy go załatwili. A wiecie czemu? Bo chociaż Kurt Hansen zginął, to Bargest żyje! Jak to się kurwa wyłącza? Cześć. W końcu. O, hej. Niby taka twarda, a jednak masz swoje słabostki, co? No, no. To miejsce dobrze mnie nastraja. Właśnie myślałam o tobie. I zanim zapytasz, tak, to były same dobre rzeczy. Jak tam twoje brain dance'y? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Zależy, co dla ciebie jest ciekawe. Porno? W sumie to wszystko mnie ciekawi. Zazwyczaj myślę o braindance'ach w bardzo utylitarny sposób. Sprawdzasz tylko, kto zabił kogo i czym? Tak, powiedzmy. Ty inaczej do tego podchodzisz, wiem. Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko. Miło się gawędzi. A co tam u Moksów? A, Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? Nie, co ty. Ja się znam na braindance'ach i do tego się nadaję. Nie potrafię zarządzać ludźmi i nawet bym nie chciała. W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Wal. Chodź tu do mnie. Od razu mi lepiej. Chciałabym spędzać z tobą więcej czasu.
To słabe, że ciągle gdzieś gonię i tak mało się widujemy. Dla mnie liczy się jakość. Poza tym wierzę, że w końcu pozałatwiasz wszystkie swoje sprawy i wyjedziemy stąd razem. Też w to wierzę. Ta myśl mnie uspokaja. A mnie właśnie rozpiera. Dawno nie czułam w sobie takiej siły. Pogadajmy jeszcze trochę, zanim znowu będę musiała gdzieś biec. Jasne. Zgadnij, z kim spędziłam zeszłą noc. Albo od razu ci powiem, bo nigdy się nie domyślisz. Z Rosalind Myers. Ale to nie tak, jak sądzisz. Jest już późno, a ty jesteś zmęczona. Whatever the threat.
Teraz déjà vu.
niezła fura. Trzymaj się. To na razie, Vi. Thank you.
Heidi. A gdybym ci powiedziała, że skontaktowała się ze mną FIA? FIA? Amerykańskie tajne służby? Pierdolisz. Ta współpraca z FIA, jak wszystko dobrze pójdzie, to może dostanę lekarstwo. Serio? Zajebiście! Tylko Vi, a co jeśli to jakaś ich gra? Po prostu wiedzą, za jaką cenę zrobiłabyś dla nich wszystko. To na pewno jakaś ich gra, ale nie zamierzam być w niej pionkiem. Nie martw się, dam radę. Potrzebuję broni. To nie wystarczy. Tu musisz mieć pewny krok. Wiesz, żeby ci nie podskakiwać. Ej! Stylu z bronią w ręku. A my dorwiemy skurwysynów, którzy go załatwili. A wiecie czemu? Bo chociaż Kurt Hansen zginął, to pan!
Argest żyje! Jak to się kurwa wyłącza? Kurwa, ale boli! Kono... Ej, Michael! Ten twój złom znowu zażarł mi kasę. Tak się przecież nie da grać! Naprawisz to w końcu? Ej, ty tam! Chcesz zagrać? Michael Maldonado? Jestem V. Hans powiedział, że podobno potrzebujesz pomocy. A, to ty. Chodź, pogadamy. Dobrze, dobrze, że jesteś. Fixer mówił, że załatwiasz nawet beznadziejne sprawy. Zobaczmy, czy ta też jest beznadziejna. Chodzi o mojego syna, Erika. Chłopak prowadzi w Hollywood warsztat motocyklowy. Absolutnie uczciwy biznes. Problem w tym, że uwzięła się na niego taka jedna prokuratorka, Georgina Zembiński. No coś z tym trzeba zrobić. Po kolei. Ta Zembiński. Co to za prokuratorka? No taka jak prawie wszyscy w tym mieście. Skorumpowana. Zembiński powiedziała, że poluje na grubą rybę od Valentinosów, Ektora Sakristana, czy jakoś tak. Co Erik ma z tym wspólnego? No podobno zna Sakristana i miałby pomóc do niego dotrzeć. Dlatego Zembiński zmusiła mnie, żebym złożył na niego zeznania. Chcę, żebyś je usunęła. Opowiedz mi o Eriku. Wspomniałeś, że handluje motocyklami. Tak. Ma sklepik w Haywood. Naprawia złomowane maszyny. Erik wyprowadził się z matką lata temu. Od tamtej pory prawie się nie widujemy. Jesteś go pewien? To dobry dzieciak. Za dobry na to miasto. Pewnie dlatego chcą go zniszczyć. Czekaj, czekaj. Złożyłeś zeznania przeciwko własnemu synowi? Wiem, co myślisz, ale to nie tak. Ja naprawdę nie chciałem. Zembiński pokazała mi niby dowody na Erika. Chciała, żebym potwierdził. Oczywiście odmówiłem. Dwa dni później wróciła z jakimś gliniarzem. No, bili mnie, grozili, że skrzywdzą Erika. W końcu posadzili mnie na krześle i włączyli kamerę. Bałem się, powiedziałem to, co kazali. Pogadaj z nią. No wiesz, tak po swojemu. Te zeznania muszą zniknąć, inaczej Erik trafi za kratki. W porządku.
Porozmawiam z tą prokuratorką. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że Hans nie przyśle mi byle kogo. Szukaj jej w Heavy Hearts. Załatwia tam swoje brudne sprawy. Skąd wiesz? No bo tam mnie zaprosiła na spotkanie. Co się pcha?